Hej, siemano, z tej strony Kondi, a to już jest 75. odcinek ze Sfarminga. Znaczy, zagrajmy Farminga, to tam... Czy zagrajmy Farminga, czy Sfarminga, to tam nie ma dużej różnicy. Ale tak, to jest właśnie 75. odcinek. I tam mam właśnie taką fajną rzecz. Nie pokażę wam jeszcze jej dokładnie, co tam jest. Ale pewnie na miniaturce widzicie, co będzie się w tym odcinku działo, ponieważ będziemy stawiali padok dla koni. Czyli już na następnym odcinku będziemy pewnie, zakupimy już pewnie konie i już będzie naprawdę fajnie, bo już będziemy mieli coraz więcej zwierząt, co jest właśnie jedną główną rzeczą w farmingu, są zwierzęta. Jak to mówi nazwa farming, czyli na farmie muszą być zwierzęta. Tak, i tak właśnie jak wam powiedziałem, tam zrobiłem właśnie takie coś, taką jakby dziurę, ponieważ jak wiecie, w farmingu jak się stawia różne rzeczy, to zawsze gdzieś o jakiś tam poziom one idą do góry i przez to są nierówne. I właśnie taki na przykład sposób jak tam wyszło, że ten do tej właśnie kiszonki jest nierówny. I to właśnie czasami jest naprawdę wkurzające, więc chciałem po prostu to tak jakby, żeby to w ogóle nie było. A możemy sobie silosik otworzyć. O, znakomicie. No i chciałem właśnie, żeby to nie było. No i się udało. Znaczy, mam nadzieję, że się uda, ponieważ jak sprawdzałem sobie, to właśnie w taki sposób powinno się wszystko ładnie udać. Ale to jeszcze zobaczymy w następnej części odcinka. Też chciałbym was prosić o zostawienie tej subskrypcji z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie o lajku, jak wam się odcinek oczywiście spodoba. No. No i w sumie tyle. Tu muszę obok mikrofonu gadać, żeby była lepsza jakość, ponieważ jak tak, to... No, wiecie o co chodzi. Dobra. Klikamy P, bo głównie... Czekajcie, bo mi tu fotel trochę skrzypi. Głównym zajęciem, jakim będę robił w tym odcinku, to będzie po prostu kupno tego padoku. I sobie zobaczymy, jak to nie działało, ponieważ klikamy sobie tutaj i zwierzę zagrody dla zwierząt. I musimy sobie tak przejść i padok dla koni. Zastanawiałem się właśnie, czy duży ten padok, czy mały, ale jak widzimy, ten duży padok tu trochę gorzej jest tym miejscem i właśnie przez to wolę wziąć mniejszy na początku. Może w późniejszych seriach z tego farminga będziemy brali większe padoki, ale to zobaczymy jeszcze. I tak jak wam właśnie tu pokazywałem, tu już macie ślady po tym starym, musiałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało, więc, przepraszam, o kurde. I możemy postawić tak, ale będzie to będzie naprawdę na wysokim poziomie, tak mi się wydaje, więc możemy sobie obrócić i sprawdzić. Ponieważ jak możecie zauważyć, to może tak wyglądać i może również tak wyglądać. I to właśnie jest taka początkowy wygląd byłby taki, mi się wydaje, i to by wyglądało tak. Ale mi się wydaje, że taki sposób będzie trochę gorzej, ponieważ tam było trochę ciężko z dostaniem się, ale może zobaczymy. Bo jeszcze jest możliwość zrobienia tego tak. No i to było w sumie spoko bardziej, ponieważ... Ale tam byśmy nie mieli dostępu, tam bardziej z tyłu, więc to jest trochę gorsze. Tak też by... Tak jest chyba najgorzej, mi się wydaje, ponieważ już do tej wody jest ciężko dostęp, a to się robisz takie, czyli... I też jak widzicie, usunąłem pole niestety, ale to tam... Te pole tam jest warte tyle co nic. Może też to być tak, ale mi się wydaje, że zrobiłem po prostu tak i to będzie najsensowniejsze. Postawiłem sobie właśnie w taki oto sposób, czekajcie. Tak. I tak będzie git. No, i jak widzicie, wysokościowo jest to prawie, że... Co? To jeszcze niżej wyszło? Co wy mówicie? Naprawdę? Ej, bo ja to źle zrobiłem, ludzie. Czekajcie. Ja myślałem, że to jeszcze niżej, że to będzie jeszcze wyższe. A jeśli zrobimy tak po prostu, patrzcie na to. Bo to też jest w sumie dobra opcja. Po prostu wchodzimy tu w garaż. Mam pieniędzy dużo, więc ja się tym za bardzo nie będę martwił. Wchodzimy w garaż i sprzedamy z tym padok teraz. Sprzedaj, tak. I po prostu w tym miejscu postawimy te nowe pastwisko dla tych z... Znaczy nie pastwisko, po prostu padok. No i patrzcie, i teraz w tym tu oto miejscu zrobimy tak i teraz powinno być idealnie, mi się wydaje. Po prostu jestem przekonany, że tak powinno być. No po prostu magnifik, perfecto. I tak, i patrzcie, i taki oto sposób. I patrzcie, ale czemu poziom się w ogóle nie podniósł? Wszystko się robi coś źle, po prostu kumacie to, że na odcinku, znaczy przed odcinkiem wszystko wychodziło takie u góry było i ogólnie masakra była z tym. A teraz? Dla mnie to jest chore po prostu. Czemu to tak się dzieje?
Dobra, zacznijmy sobie przekształcanie terenu. Zrobimy sobie C. I zrobimy sobie tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tu, i trzecie, tak powinno być. Dobra, zrobimy sobie tak. Po prostu tu sobie wszystko ładnie zrobimy. A nie, bo tu jeszcze jest taki poziom. Dobra, musimy tak zrobić. Tak. Ładnie, ładnie, ładnie. Wszystko pięknie, pięknie, pięknie. Tak. Macie rację. Tu tak. No i tak to powinno wyglądać. I teraz zobaczymy, bo ponieważ wydaje mi się, że teraz już powinno być, musi być, must be perfect. Bo jeśli nie będzie ładnie, to się trochę wkurza. W sumie tak jeszcze przejdziemy, żeby było wszędzie równiutko. Wydaje mi się, że wszędzie jest równiutko. Jeśli teraz tu jeszcze jest trochę za wysoko, Boże. Przez takie właśnie rzeczy mogą czasami się takie budować różne dziwne stwory. Tak za wysoko i w ogóle ten tekst. Dobra. Klikamy P. I proszę cię, gro, proszę, proszę, zrób to prosto. No, tylko tyle wymagam. Nic więcej nie chcę od ciebie, gro. Nic więcej, nic. Kumacie. No, wy pewnie wiecie, o co chodzi. Ale gra to. Grze to trzeba tłumaczyć całe życie, o co chodzi. No i widzicie to? Dobra. Udało się, mamy na równi z tym, więc jest gitara, o to mi właśnie chodziło. No, jest przyzwoicie. I teraz tak, tu mamy takie coś. Tu mamy takie coś. I czyli to tak wygląda. I tu pewnie sobie koniki będą siedziały. My tu, no, piła, tak, będę piłą to chciał. Ja tu nie będę to na razie tutaj niczego robił z tym, ponieważ jeszcze nie wiem nic. Czy się da otworzyć? Nie da się. Tu na pewno będzie woda szła, ale to my jeszcze zobaczymy w następnych odcinkach. Więc ja się tu jeszcze trochę teren poprawię. Teraz jak to zrobić? Tak to się robi. I patrzcie. I to właśnie w taki oto sposób wygląda, ponieważ chciałbym, żeby to jakoś ładnie wyglądało przyzwoicie, a nie tak jak wyglądało. Wiecie, o co mi chodzi. Wy pewnie wiecie. Dobra, no i patrzcie, i teraz możemy tak tu właśnie to zrobić, żeby to po prostu było takie równiejsze i żeby ładnie wyglądało, że takiego jakiego przeskoku nie było. Cyk, 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 cyk. No i właśnie o takie coś mi głównie chodzi, żeby to wyglądało przyzwoicie. Tu możemy sobie jeszcze nawet powiększyć, ponieważ tu i tak niczym nie będziemy wjeżdżali, a żeby to wyglądało jakoś przyzwoicie. Kasy mamy fulla, no to co, mam tu się tutaj rozdrabnić w sumie. No, tak może być. Tu tak. Tu jeszcze musi być, tu. No i taki właśnie ten padok będzie wyglądał. I dopiero w następnym odcinku będę zakupywał te konie, ponieważ chciałem tu podzielić jak najwięcej tych właśnie odcinków, żeby było jak najwięcej ich. Dobra, tak, robimy tak. Taki trochę nam szagórka wyszła, ale dobra, niech będzie taki pagórek troszeczkę. No i tam mamy ładnie pole. Chcę, żeby bardziej ten, żeby tu się łatwiej jeździło. Żeby tylko nie wjechać na pole, tak jak tutaj przypadkiem wjechałem. No i znowu wjechałem, kurka wodna. No i wydaje mi się, że jest już perfekcyjnie, no po prostu. Perfekcja, perfekcja. Tu mam trochę wjechałem niestety, ale dobra, niech będzie. Niech będzie przypadkowo. I patrzcie, i właśnie taki tu sposób to wygląda. Tu jest trochę taka większa ta ten, ale może być. I no, mi się podoba. Dla mnie jest perfekto. Zrobię sobie jeszcze tak w sumie, ponieważ wstrzymaj grę. O co chodzi, wstrzymaj grę? Dziwne. Tak, cyk, dziewiątkę, żeby nie było mapki. I sobie już zrobimy zdjęcie do miniaturki. Takie będzie ładne. Dobra, tak. Gitara mi się wydaje. No i na tym będziemy kończyli ten odcinek, ponieważ już tu wszystko, co miałem zrobić, to zrobiłem w tym odcinku.
No tyle, trzeba więcej wam powiedzieć. Więc ja będę się z wami żegnał. Zostawcie oczywiście tą subskrypcję. Nie zapomnijcie też o lajku i o dzwoneczku. No. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się jutro też właśnie z farminga. Jutro będę już kupował koniki, więc elo.